Rozmawialiśmy już o sztuce, teraz będzie o rzemiośle. Chociaż patrząc się na kunszt i precyzję, z jaką Mirosław Kruszyński wykonuje swoje dzieła, można by zadać sobie pytanie, gdzie jest granica pomiędzy jednym a drugim? Zgadzam się. Irmina Sommers odwiedziła pracownię mistrza, jak się okazuje, nie tylko w tej dziedzinie, o czym dowiemy się z reportażu. Załóżmy, że chcieliśmy komuś sprawić prezent w postaci biżuterii. No ale chcielibyśmy tę biżuterię jakoś spersonalizować. Co robimy wtedy? Pukamy do drzwi polskiego grawera, pana Mirka Kruszyńskiego. Dzień dobry, proszę bardzo, proszę za mną. Witamy. Tutaj jest pana królestwo, tak? Tak. W samym centrum Toronto pan się urządził, na Dundas tak jest. Square. Tak, nie było innego wyjścia, ponieważ to jest centrum dla wszystkich jubilerów, a więc to jest jedyne w zasadzie miejsce, w którym mogłem świadczyć moje usługi. Sporo ma tu pan narzędzi, panie Mirku. No, na tego trochę po drodze, tak, przez te lata i to wszystko jest bardzo potrzebne do mojej pracy. Co pan najczęściej graweruje? Jak rozumiem, biżuterię? Najczęściej biżuterię, tak, ale zdarzają się też inne rzeczy, takie jak antyczna broń. Tutaj jest akurat przykład tego. Antyczna broń. Elementy antycznych karabinów i pistoletów. Także również coś takiego. Panie Mirku, a ktoś się takim czymś fascynuje, grawerowaniem antycznej broni? Kolekcjonerzy broni. Jest dosyć sporo i przysłałem to praktycznie z całej, żeby to poprawiać, ponieważ remontują starą broń, która gdzieś tam zardzewiała, uszkodziła się, zniszczyło się grawerowanie i trzeba to odświeżyć, także przysyłałem to również do mnie. O tym, że zostanie grawerem, pan Mirosław śmieje się, że gwiazdy wiedziały dawno w swoim zapisie. Jako mały chłopiec już lubiłem rzeźbić scyzorykiem w drewnie, w korze sosnowej. I któregoś razu przywiozłem z kolonii taką właśnie, wyrzeźbiłem sobie małą statuetkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. I mój sąsiad, pan Wojtek Plan, wspaniałym metaloplastykiem, w ogóle cała rodzina jest jubilerów, rodzina bardzo utalentowana, zauważył to u mnie i zachęcił moich rodziców, żeby wysłali mi w kierunku grawerstwa. W tym samym czasie jeden z najlepszych grawerów w Łodzi, pan Romuald Dał, poszukiwał ucznia do nauki zawodu. Także uważam, że nie był to przypadek, że to było jakieś takie zrządzenie losu. No i tak się od tego zaczęło. I od samego początku bardzo polubiłem tą pracę i pasjonowałem się tym, ponieważ daje ona mi taką możliwość presji moich uczuć w tym, co robię. Ponieważ w większości klienci polegają na moim dobrym smaku i ufają mi, żebym ja wymyślił im jakiś wzór. Wtedy mogę być bardzo taki kreatywny, mogę po prostu wyrazić siebie w ich biżuterii. I to jest fantastyczna praca, ponieważ nie mam takich momentów, kiedy szedłbym w poniedziałek rano do pracy i tak jak większość ludzi narzekał, że o, znowu poniedziałek, znowu muszę iść do roboty. No nie, ja takich rzeczy nie mam. Ja tu przychodzę z chęcią. Bardzo. Prawdziwy artysta przed Państwem tutaj, w całej okazałości. Dziękuję. Artysta, który zresztą został doceniony przez innych artystów, w tym wielkiego aktora. Mickey Rourke jest moim klientem, tak. Grawerowałem dla niego kilka pierścionków, wisiorek. Mam jego w gazecie, w Toronto Star. Także tak, zrobiłem pracę domową. I tu jest właśnie Mickey Rourke, który nosi mój pierścionek przez jakiś tam czas nosił. To pan grawerował, tak? Cały proces grawerowania zaczął od, jak podkreśla pan Mirosław, zrozumienia klienta, wybrania odpowiedniego wzoru. Później pojawia się szkic, który trzeba odpowiednio dopasować do kształtu biżuterii. No i przychodzi czas na grawerowanie. Chociaż pan Mirosław uwielbia swoją pracę, pamięta, że zdarzył mu się projekt, który był nie lada wyzwaniem. Musiałem odwzorować statuę Davida, która jest wykonana przez słynnego artystę Donatelle. I podstawa były, kiedy David stoi i depcze głowę Goliata. Ten moment właśnie jest bardzo super, super precyzyjny. To był dla mnie największy challenge, żeby odtworzyć tą twarz idealnie w minimalnych wymiarach, dosłownie w takich wymiarach, centymetr, może półtora, dwa centymetry. Obok pasji do grawerowania, pisania artykułów do prestiżowego pisma Jewelry, pan Mirosław ma jeszcze jedną pasję – taniec sportowy, w którym może się już pochwalić zdobytymi nagrodami i to w skali Kanady. Taniec z grawerowaniem ma bardzo dużo wspólnych cech. Na przykład musi być wdzięczny, musi być precyzyjny. Trzeba być wrażliwym w tańcu, tak samo i w grawerowaniu. Także ma wspólne cechy.
Korzystając z okazji, postanowiłam sprawdzić, jak trudnym zadaniem jest grawerowanie. Ale panie Mirosławie, ale panu się ręce nie trzęsą, jak pan to robi? No, trzęsam się, patrz się na tym. To jest największa trudność, żeby zapanować się nad tymi rękami, bo tak normalnie wydaje się, że ręce się nie trzęsą. Dopiero pod mikroskopem widzimy, jak bardzo nam się trzęsą. Tak jest. Nie, to wybitnie robota nie dla mnie, proszę państwa. Nie dałabym rady. Trzeba się przystać. Nawet zwykłego uśmiechu w postaci trzech kresek wygrawerować. A co dopiero takich arcydzieł? To wybitnie jest pana przeznaczenie, powiem tak. Dziękuję. W dalszej części programu będzie więcej muzyki. Tak, dokładnie. Polska muzyka klubowa i jej weteranka Nowika.